Symbolicznie 6-letnia Anastazja, która jest gościem weterana działań poza granicami państwa, wręczy piłkę do gry, rozpocznie rywalizację Tauron finału Pucharu Polski. A Anastazja wyjdzie w asyście majora rezerwy Andrzeja Pindola, który rozpoczął wielką kampanię społeczną. Szacunek i wsparcie, proszę o duże, duże brawa! My się bardzo z tego cieszymy. No, te mecze z Wakif Bankiem, no to dla nas to było coś wow. My myślałyśmy, że po prostu, żeby im dorównać w tych setach wszystkich, a wygrałyśmy spotkanie, dużo nie brakowało, więc no fajnie, że ten sezon tak się układa i mam nadzieję, że to co najlepsze jeszcze przed nami. Myślę, że trochę spuściłyśmy z tonu, że tak powiem, że trochę myślałyśmy gdzieś, może, że to samo się po prostu wygra, bo przecież dwa sety już wygrałyśmy, a to zespół z Łodzi jest bardzo ambitny. No i pokazały to w trzecim secie. Na szczęście w czwartym wszystko wróciło do normy i zagrałyśmy tak, jak powinnyśmy. Wiemy, że czeka nas jutro, nieważne z kim przyjdzie nam grać, bardzo ciężkie spotkanie. Tym bardziej, no, że dzisiaj 4 sety, jutro też wczesna pora tego meczu, więc nie będzie dużo czasu na regenerację. Więc na pewno nastawiamy się na ciężką walkę i boisko wszystko zweryfikuje. Bardzo zadowolony oczywiście. No, nie było łatwo, to graliśmy bardzo dobrze, ale... To było wyrównane w drugim i trzecim secie. W drugim, bo Klegia na początek seta dzięki zagrywki to robili długą serię punktów, ale potem zaczęliśmy grać bardzo dobrze. Ten trzeci to Brudowani grał jeszcze lepiej, ale ogólnie no, jestem bardzo zachwycony. Wszystko działo. Na każdym elemencie graliśmy bardzo dużo, blokowaliśmy, czyli no, jesteśmy gotowi. To jeszcze mamy dużo energii, czyli jest idealnie. 400 to prawda, ale graliśmy wcześniej i dziewczyny są przygotowane, żeby grać dwa mecze rzędu. Czyli teraz głowa do następnego meczu, Radomka czy Legionowo, to obserwujemy i odpoczynek. Nawet nie myślimy o tym, to naprawdę to mecz po meczu. Wykonaliśmy bardzo dobrą robotę dzisiaj, to jutro czekamy na trudniejszy mecz. Zobaczymy z kim. Ostatni Legionowo grał bardzo dobrze, to graliśmy z nimi niedawno temu, to walczyliśmy, żeby wygrywać. I po prostu oczywiście będzie odprawa, będzie analiza, ale to regeneracja teraz i koncentracja dalej. Uważam, że jest to bardzo doświadczona i bardzo dobra drużyna. Też ostatnio zagrały super mecz z Wakif Bankiem, gdzie pokazały, że naprawdę potrafią grać w siatkówkę. Natomiast jestem zadowolona, bo pokazałyśmy też kawał dobrej gry i pokazałyśmy też w trzecim secie, że potrafimy nawiązać walkę z tak mocnym zespołem. Oczywiście, wychodząc na boisko, nie miałyśmy nic do stracenia. Chciałyśmy na pewno wygrać ten mecz, powalczyć, ale mimo wszystko uważam, że dałyśmy z siebie maksa. Nic jeszcze nie przegrałyśmy w lidze, tak? Spotkamy się z Legionowią, też bardzo mocnym zespołem, który gra dobrą siatkówkę. Myślę, że to będzie naprawdę fajne widowisko, bo dwie drużyny się spotkają, które mają i charakter, i umiejętności, więc mam nadzieję, że po prostu damy dobry pokaz.